dzień singla w Run Factory, ale bynajmniej nie w klubie, tylko na placu. Mamy tutaj 4 ramy w pojedynczej kabinie. Dowiecie się z tego odcinka, dlaczego warto jest takiego rama kupić. Dowiecie się o wersjach silnikowych, które tutaj mamy. Mamy ich 3. Zapraszamy Was do odcinka. Mamy tutaj co? Mamy tutaj singielka w budzie tak zwanej Classic, czyli 2019 rok, czyli już były te lata, kiedy była produkowana piąta generacja, która, ciekawostka, nie była nigdy produkowana w kabinie pojedynczej, przynajmniej w wersji 1500, do czego zaraz przejdziemy. Tutaj mamy 2019 rok, jak już mówiłem, wersja silnikowa 5,7 chemi, 4x4, pojedyncza kabina oraz długa paka 6,4 stopy. Czym się charakteryzuje taka wersja? Taka wersja charakteryzuje się tym, że przede wszystkim, jeśli chodzi o single, mamy tutaj bardzo fajnie rozwiązaną kwestię podatkową, ponieważ jest to samochód bezspornie bezakcyzowy. Bezakcyzowy. Każdy w ogóle ten samochód, który tu będzie dzisiaj pokazany, jest bezspornie bezakcyzowy. I to jest najważniejsze w tym wszystkim. Dokładnie. VAT 2, odliczamy wszystkie koszty paliwa, jakie tylko można, odliczamy wszystkie koszty eksploatacji, co jest bardzo ważne i na pewno bardzo korzystne dla kogoś, kto prowadzi jakąś działalność gospodarczą. I dlatego taki samochód, jeśli ktoś nie chce na przykład jakiegoś busa z doką czy coś, może sobie kupić takiego rama i nie dość, że pyrkać nim na co dzień, to jeszcze używać go do firmy. Także uważamy to za idealne rozwiązanie. Sami użytkujemy coś takiego. Dokładnie. Jako wizytówka firmy i naprawdę bardzo dobrze nam się to sprawdza i w roli reklamy, i w roli po prostu samochodu na co dzień. Co my tu mamy w tym samochodzie zrobione? Przede wszystkim to jest odwrotny zupełnie kierunek, jak modyfikuje się wszystkie ramy, ponieważ wszystkie ramy, które my zwykle robimy, liftujemy do góry, a ten ram został przybliżony do gleby. Za pomocą sprężyn firmy H&R, które są ogólnodostępne, bez problemu można kupić, założyć i jeździć. Mamy tutaj jeszcze felgi w tak zwanym SRT Style. Wprawne oko może zobaczyć, że są to felgi bardzo podobne do tych, które mogliśmy znaleźć w Dodge Viperze. Tutaj mamy 22 cale, a mimo tego opona jakiś tam profil ma, ponieważ to jest 305/40x22, czyli po krawężnikach można jeździć, ale bardzo dobrze to wygląda mimo wszystko. Możemy sobie zajrzeć do środka, jak to jest zrobione, jak to wygląda. Proszę bardzo. Mamy tutaj wyszytą skórzaną tapicerkę. Deska rozdzielcza jest normalna, generalnie szczerze powiedzmy sobie, wyposażenie tutaj jakoś nie za bardzo jest. Mamy tylko to, co jest do życia potrzebne, czyli jakieś tam radyjko z kamerą cofania, klimatyzację manualną i z przycisków, które są w zwykłych ramach, to tryb holowania i tak generalnie to wszystko. No i mamy jeszcze 8-biegową skrzynię, ponieważ mogła jeszcze być 6-biegowa z tym klasycznym amerykańskim lewarkiem. Single zwykle wychodzą w wersji 3-osobowej. Proszę bardzo, tutaj mamy, można powiedzieć, taką ławeczkę, ale normalnie zwykła osoba może sobie tutaj usiąść. Jak nie chcemy, nie mamy takiej potrzeby, mamy tutaj 3 cup holdery na gigantyczne kubki, no i podłokietnik ze schowkiem. Także wszystko, co trzeba do normalnego użytkowania, wszystko jest. Wszystko jest, czego dusza zapragnie. Mamy tutaj długą pakę, najdłuższą, jaka w ogóle była dostępna w ramach. Tutaj fajne naklejeczki SRT Style. No, tak to robimy akurat, pod to. Otwieramy sobie pakę, ona jest wyłożona fajnym plastikowym materiałem, można wozić co się chce, można wozić wszystko. Tutaj mamy dokładnie taką samą wersję kabinową jak w poprzednim. Paka jest wyłożona tym samym materiałem, mamy tutaj jedynie, jeśli chodzi o pakę, mamy roletę manualną, zwijaną, dzięki czemu możemy sobie osłonić ładunek. Żeby ktoś tam nie zaglądał, co jest. Dokładnie. Ta wersja akurat charakteryzuje się tym, że to jest nasz prywatny wóz uderzeniowy. W wersji silnikowej, uwaga, 3,6 litra. No, były takie dostępne. I co ciekawe, daje radę. I co ciekawe, daje radę. Właśnie o to chodzi, że to wcale nie jest tak, że ten samochód nie jedzie. Nim się normalnie da wyprzedzać i w ogóle wszystko, jesteśmy szybsi od wszystkich busów, jakie są dostępne na polskich drogach. To ma mocy około 295 koni. I daje radę. I no i zdecydowanie daje radę. No i też, kurczę, jest bardziej ekonomiczny. Dokładnie, przede wszystkim. No i oczywiście ma to gaz. Tak samo jak i ten, i tamten. Wszystkie mają gaz. 3,6 to jest akurat taka najbardziej opcja ekonomiczna, jeśli chodzi o rama w pojedynczej kabinie.
ponieważ single, trzeba też, należy wspomnieć, że są lżejsze od normalnych ramów o około 250 kg. Fakt faktem, nadal ważą około 2 ton, ale są lżejsze, przez to ten 3.6 ma o wiele łatwiej, żeby ten samochód rozpędzić, aniżeli normalną poczwórną kabinę. Tutaj nie jest nic zrobione zawieszeniem, jest normalnie seryjne. Felgę mamy 20, klasyczne takie poszerzenia z nitami. No i tutaj sobie też możemy jak najbardziej zajrzeć do środka, ale tutaj akurat nie ma co oglądać za bardzo. No ale to wnętrze się praktycznie niczym nie różni. Niczym się nie różni, jedyne co, że jest tylko materiałowe. Tak, wyposażeniowo czarny, jest wszystko to samo, tak. Także tutaj akurat mamy czarny przód. No i tak to się prezentuje. Mamy LEDy do jazdy dziennej, tutaj przymocowane takie aftermarketowe, żeby w miarę normalnie sobie to wyglądało. Należy wspomnieć, ten samochód przyjechał do nas bezwypadkowy. Absolutnie bezwypadkowy. Ten samochód jak przyjechał, miał trafiony silnik. Strzelił jeden zawór i po prostu uderzał sobie w tłok. Wymieniliśmy silnik na 3.6 od Chargera. Wszystko pasuje idealnie. Silnik mamy 45 tysięcy km przebiegu, a Buda, nie uwierzycie, Buda ma prawie 400. Prawie 400 tysięcy kilometrów ma ten samochód przejechane. Myśmy nim zrobili już około... 40 tysięcy? Około 40 tysięcy. Nawet nie wiem, czy nie więcej. No, no, no. Akurat można było ten samochód obserwować, kurczę, na innym kanale. Jak dokładnie. Na Norka. I więc tam zrobił 20 tysięcy kilometrów. Tutaj mamy takiego potworka. To jest bardzo niecodzienny widok na naszych polskich drogach, ponieważ zaryzykowałbym stwierdzenie, że jest to jedyny RAM 2500 w pojedynczej kabinie jeżdżący po polskich drogach. Jak ktoś zna jakikolwiek taki samochód w Polsce, niech pisze w komentarzu, niech mnie wyprowadzi z błędu. Ale chodzi o single, żeby zaznaczyć. Tak, 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 oczywiście. Kabinę, jeśli chodzi o single, jeśli chodzi o pojedynczą kabinę 2500. To tutaj mamy co? Mamy tutaj silnik o pojemności 6,4 litra. I mocy 420 koni mechanicznych. Czarny, bardzo ładny, poszerzenia lakierowane, lecz też z nitami. Bardzo fajnie się tutaj wszystko komponuje. Tutaj proszę bardzo, 2500 heavy duty, czyli wiadomo do czego ten samochód jest używany. A przynajmniej powinien być. Mamy tutaj koła o średnicy 22 cali na oponie 35 cali. Samochód jest leciutko, dosłownie leciutko wyliftowany za pomocą podkładek pod sprężyny. Nie jest to jakiś samochód używany typowo do offroadu, dlatego takie podkładki można normalnie zamontować i nic się z tym nie będzie działo. Bardzo fajnie to wygląda, uważam. 2500 jest 2500 przede wszystkim różni się od zwykłego rama tym, że z przodu nie ma niezależnego zawieszenia. Z przodu jest belka, tak samo jak i z tyłu jest belka. I przede wszystkim jedna różnica między ramami a wszystkimi innymi dostępnymi pick-upami. Nawet w 2500 tylny most jest na sprężynach, a nie na resorach piórowych. To akurat daje troszkę roboty. Komfortu. Komfortu przede wszystkim, trochę to daje. I mamy tutaj przy tym, tak jak tam była pokrywka wkładana i materiałowa, to tutaj mamy tą sztywną pokrywę, gdzie to daje tą pewność, że jest szczelne wszystko, że to co sobie ktoś schowa będzie nie zmoczone, nie mokre ani nic, bo to nie przepuszcza. I jedyny minus tego jest, że otwiera się pod kątem, ale wygląda to bardzo dobrze. Jakby ktoś, no zakupiliśmy to, udało się nam zakupić to w kraju, więc tutaj i za całkiem przyzwoite pieniądze, bo jakbyśmy mieli to sprowadzać ze Stanów, to byłaby jakaś masakra. Około 30 tysięcy podejrzewam, by to gdzieś wyniosło z logistyką, z zakupem, ze wszystkim, nie? A wygląda to chyba bardzo dobrze przy tym samochodzie. Tak, tak przynajmniej mi się wydaje. I teraz lepiej. Teraz to kurde. Nawet nie? Nawet nie. Kurde. Bo też mamy tutaj taką trumnę, my to nazywamy. Tak, mamy to nazywamy trumną, żeby w razie czego... Musisz pasy dać tu, powsuwać pierwsze. To jest takie fajne udogodnienie, może troszkę ogranicza przestrzeni ładunkowej, ale... Ale przydaje się ale zdecydowanie bardzo. Przydaje. Załadować jakieś koła, coś, jakąś paletę, bierze się tutaj, cyk. I się wysuwa. Nie trzeba wcale tam nurkować, po prostu się tutaj to wszystko układa. Składa się, zamykamy i jedziemy. I jedziemy. I oczywiście tak samo jak dwa poprzednie jest bezakcyzowy, to nie ulega w ogóle wątpliwości. Zajrzyjmy sobie do środeczka. Drodzy widzowie, RAM 2500 piątej generacji z 2020 roku. Pojedyncza kabina, więc oczywiście wyposażenia nie będzie tu nie wiadomo jakiego, takiego jak w piątej generacji. Siądę sobie, żeby wam wszystko tutaj klarownie pokazać. Mamy małe radyjko,
O, generalnie w piątej generacji mogło być też to takie duże Tesla style, ale akurat tutaj mamy takie. Z wyposażeniem mamy co? Tylne czujniki parkowania i kamerę cofania. No, wyłączenie kontroli trakcji, tryb holowania, hamulec przyczepowy. To jest fajna rzecz, jak ktoś faktycznie ciąga przyczepy w Ameryce, to jest bardzo popularne, że przyczepy mają hamulce elektroniczne. No i jak, dajmy na to, nie wiem, ja widzę dlatego takie zastosowanie, że jedziemy po jakiejś śliskiej drodze i zestaw zaczyna nam się łamać w scyzoryk, hamujemy sobie przyczepą i zestaw automatycznie się prostuje. To jest do tej pory widoczne w amerykańskich ciężarówkach, które mają ręczny hamulec naczepowy, żeby móc sobie prostować zestaw i w razie czego hamować naczepą. Niestety w Europie jest to nielegalne, jeśli chodzi o ciągniki siodłowe i tego typu rzeczy, ale nie o tym. Taki pomysł, to wszystko jest wyflokowane. To jest taki materiał, który się nanosi na tryskowo i wtedy robi to taką fajną fakturkę, chroni od razu plastiki i wszystko i przede wszystkim jest to bardzo łatwe w utrzymaniu. Tego się nie odkurza, to się bierze zmiotkę taką zwykłą, normalną i się zmiata. Dokładnie. Mamy tutaj jeszcze co mamy? W kierownicy tempomat, przyciski do zmiany biegów, normalny kołowy wybierak do skrzyni biegów, no i mamy tutaj, to jest charakterystyka wersji 2500, wybieranie napędów z łapy Wajchom, czyli 4L, czyli reduktor, neutral, 2H, czyli napęd na dwa koła i 4H i napęd na cztery koła, czyli napęd na cztery koła. Takie typowe współczesne udogodnienia, czyli jakieś tam wyjścia USB, AUX, USB-C, tego typu rzeczy, co potrzeba, żeby takim samochodem jeździć. Oczywiście mamy tu też instalację gazową. Wszystkie dodżowskie silniki bardzo dobrze ją znoszą, można je montować. Tutaj mamy taką panią i właśnie się zażegnamy, żeby przejść do kolejnego samochodu. Kolejna odsłona singla, już ostatnia, akurat dzisiaj na placu. No, taka zabaweczka, nie? Taka zabaweczka, tak, można powiedzieć. Taki najbardziej, jakby jak ktoś lubi poczuć emocje, no to ten samochód w tej konfiguracji mógłby być dla niego. Mamy tutaj singla, mamy tu 5,7 litra z napędem na 4 koła, ale co ciekawe, mamy tutaj w tej konfiguracji, jeśli chodzi o singla, najkrótszą pakę, lecz jest to dokładnie ta sama paka, która występowała w ramie 1500 z długą kabiną w tak zwanej wersji long bed. Czyli mamy tutaj współzamienne paki, one są dostępne. Nie ma problemu ani z naprawą, ani z dostaniem takiej, jeśli w jakikolwiek sposób byśmy musieli ją wymienić, czy to przy uszkodzeniu, czy przy jakiejkolwiek innej sposobności. Cały samochód jest przerobiony dokładnie w taki sam sposób, jak tamten biały, który omawialiśmy jako pierwszy. Zawieszenie obniżone na sprężenie HR. Dokładnie takie samo koło, dokładnie taka sama opona. I dokładnie ta sama paka występowała w ramie 1500 nie singlu, czyli w kabinie tak zwanej półtora i najdłuższej. Tylko w najdłuższej kabinie występowała w ramie wersji long bed. I te ramy są, te paki są dostępne bez problemu, w razie jakiejkolwiek sposobności można ją naprawić, wymienić, części są dostępne, nie ma z tym żadnego problemu. Zajrzymy sobie do środka tego auta, no i tak jak mówiłem, we wnętrzu jest też praktycznie tak samo zmodyfikowany jak tamten pierwszy biały, czyli skórzana tapicerka z napisem SRT, podłokietnik z logiem SRT. No i z wyposażeniem mamy dokładnie to samo co tam, czyli jego brak. Ale nie zarażajcie się tym, ponieważ były również dostępne single w takiej konfiguracji, które mogły mieć, tak jak normalna, zwykła czwarta generacja w długiej kabinie, z dużym monitorem, z podgrzewanymi fotelami, z tunelem, elektrycznie regulowane mogły być, dużo ładniejsze zegary z automatyczną klimą mogły być wtedy dostępne też. Także można znaleźć jeszcze bardziej cywilizowaną wersję singla, jak komuś bardzo to przeszkadza, i jeździć tym samochodem normalnie na co dzień, tak jak zwykłym autem, i przy okazji używać go do celów firmowych. Przede wszystkim jakby faktycznie komuś naprawdę przeszkadzał ten brak wyposażenia, to można kupić albo wersję, która już to posiadała, albo można zrobić taki retroficik, wszystko można dołożyć. Można dołożyć duży ekran, można dołożyć tunel, można wymienić fotele, dołożyć podgrzewane. Wszystko, czego tylko dużo zapragnie, można do tego samochodu dokładać. Tam wszystko jest jakby, można powiedzieć, montażowo przygotowane i nie ma z tym żadnego, ale to żadnego problemu. Jeśli chodzi o te kwestie podatkowe, to że jest bezakcyzowy pojazd, to już wiemy, ale można odliczyć też paliwo i czy części eksploatacyjne, czy to blacharskie, czy to też można odliczać? Oczywiście, że tak. I to właśnie 100% VAT-u można odliczyć, nie 50%, tylko 100% VAT-u. Bez żadnego problemu. I tu każdy księgowy powie właśnie, jak będzie tylko to wbicie, a nie ma tutaj przy tych samochodach problemu, do dowodu rejestracyjnego VAT-2
pełni odliczamy wszystkie koszty eksploatacyjne. Czy to będzie olej, czy to będzie blacharka, czy to będzie opona, czy to będzie felga, czy to będzie reflektor, czy to będzie cokolwiek kupione do samochodu, w pełni VAT jest odliczany. Jeśli chodzi o bezakcyzowość singli, jest wymóg, który musi zostać spełniony. Jak mamy rozstaw osi w pojeździe, to połowa z tego rozstawu osi nie może być większa niż długość przestrzeni ładunkowej w tym samochodzie. Czyli musimy mieć dłuższą pakę niż połowa długości, połowa jakby wymiaru rozstawu osi w tym samochodzie. To jeśli chodzi o kwestie akcyzowe, a jeśli chodzi o kwestie otrzymania w Polsce VAT-u 2, osobna przestrzeń ładunkowa i przewóz nie więcej niż 3 osób. I single spełniają wszystkie te warunki, także możecie kupować idealnie, właśnie te idealnie perfekcyjnie spełniają te warunki, czyli nic, tylko jak chcecie wyróżnić się w firmie, zrobić sobie reklamy i po prostu mieć wygodnie i odliczać wszystkie koszty. Dokładnie, nie jeździć busem jakimś. To jest idealny samochód dla Was. Zrobimy sobie jeszcze porównanie, jak to wygląda pod maską tych samochodów. Myślę, że adekwatnym wyborem pierwsze co, to pójdziemy do 6.4, bo tam jest co oglądać. Param pam pam. Proszę bardzo. Hemi 6.4 liter, od razu wielki napis nas atakuje. Swoją. I ta świeżyzna, nie? I ta świeżyzna, dokładnie. Bo to, jest... to auto akurat ma 14 tysięcy przebiegu, kilometrów, tak, więc... Tak. Świeżutki samochód. Świeżutki. No, 6,4 litra, heavy duty silnik do stworzony typowo do ciężkiej pracy. On nie klęka na robocie, nie ma w ogóle takiej możliwości, żeby temu silnikowi się cokolwiek stało. Patrząc nawet na amerykańskie fora, ten silnik jest uważany za zaraz obok Kaminsa 6,7 litra, który... Diesla oczywiście, który mógł być występować tutaj też w tym samochodzie. To 6.4 i 6.7 Kamiz mają opinię takich naprawdę typowych wołów roboczych, które wykonują swoje zadania w Ameryce. Zajrzymy sobie pod maskę jeszcze następnego samochodu, czyli tego naszego singielka 5.7. Proszę bardzo. Też dobrze wygląda. Też dobrze wygląda, też świeżyzna. Bardzo fajnie to wszystko się tutaj prezentuje. Mamy tutaj, jak już mówiliśmy, 5.7 Hemi. Tutaj mamy dolot powietrza, dwa filtry od instalacji gazowej. No i pod tlenku LPG. No i prawie 400 koni mocy. No i tutaj ten elektryczny wentylator, właśnie, o którym już mówiliśmy, nie ma właśnie. Tutaj wiskozy, tak, mamy tutaj gwint goło od wiskozy, który tutaj nie ma i w sumie nawet dobrze, ponieważ elektryczny wentylator jest zawsze lepszy od wiskozy. No i to czuć w ogóle w jeździe, bo dokładnie. Naprawdę dużo lepiej czuć w jeździe, bo wiskoza nie hałasuje, bo czasami ten wiskoza ma do tego tendencję. Jak samolot. Dokładnie, zdarzały się też wybuchy wiskoz. No zdarzało się i maską wyskakiwały. I maską wyskakiwały wiskozy, także były takie rzeczy. No ale to w innych samochodach, w Ramie się jeszcze nie spotkałem. No w Ramie też się nie spotkałem, ale w BMW już widziałem. Również widziałem w BMW, w W39 bardzo często. Sam nawet przeżyłem wybuch wiskozy w dwulitrówce, także... No to wiesz, o czym mówisz. I teraz idąc jakby od największego do najmniejszego, zajrzymy sobie do tego 3.6. No też można. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Zobaczmy, jak wygląda samochód eksploatowany typowo w firmie. Param pam pam. To już nie jest tak ładnie. No nie jest tak ładnie. Ale źle też nie wygląda. Atakuje nas napis 3.6. I to w ogóle, zobaczcie to tutaj, nie, ten silnik jest tak cofnięty. Specjalnie nawet tutaj wywalili to wielką osłonę na dolot, żeby nie było, że tutaj czegoś nie ma. No ewidentnie brakuje dwóch cylindrów. Mamy tutaj bardzo dużo przestrzeni tak zwanej dla Ducha Świętego. I jakby no, dodatkowe powietrze chroniące nas przed wypadkiem. A to wiadomo, twarda rzecz. Ale chyba już nawet zauważyłem, skąd wzięli tą wiskozę, znaczy ten, skąd wzięli wiatrak elektryczny, popatrz. No właśnie. Tutaj nie ma wiska i tu jest wiatrak elektryczny, to wzięli go z 3.6. Bardzo możliwe, nie? Jakby to... To tak nawet podobnie wygląda. Nawet, bo nawet nie pasowało, bo czemu miałoby nie? Tu przemawia to, że jak silnik się na przykład rozpadnie, co jest bardzo dużą rzadkością, to silnik żeśmy zapłacili aż 2,5 tysiąca dokładnie. Z przebiegiem 40 tysięcy kilometrów, więc tak no, o czym będziemy mówić? I przede wszystkim co? Silnik 3,6 litra był dostępny na polskim rynku. Niewiele osób to wie. W Jeepach, w Wranglerach był 3.6 silnik. I też jest znany przez mechaników. Wszystkie części są. Są, nie ma nic. Nie ma żadnego problemu. Są tanie i praktycznie nic się tu nie dzieje z tymi silnikami nigdy. Ten przyjechał akurat, tak jak już mówiłem wcześniej, dlatego że wyskoczył sobie zawór ze swojego miejsca. Ale to jeździliśmy też długo. Ale też jeździliśmy też właśnie takim stukającym tak. zaworem. To jest w ogóle najlepsze, nie? I jeździł, dawał radę, nie było żadnego problemu. Troszkę tam sobie szczelał nieraz filterek. Ale jak żeśmy dostali silnik,
Jeden dzionek. Dziękuję, do widzenia. Auto jeździ. Piszcie w komentarzach, która wam się najbardziej podobała. Piszcie w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć w następnych odcinkach. Prawda? No tak. No i co? Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.